Witajcie na misji w niedzielnym Das Vlogu. Pora podsumować weekend na Lausitz. Trening weekend bolesny, ale moim zdaniem jednak z pewnymi oznakami, takimi dobrymi sygnałami, o czym opowie wam też Robert, bo nagrałem z niej wywiad pan 10-minutowy, który za chwilę puszczę, za chwilę potem jak mówię ten weekend. Natomiast no, takim fajnym akcentem były oczywiście te dwa podium Jana Kisiela w DTM Trophy. Od strony Roberta, szczerze mówiąc, był taki jeden błysk, jeśli chodzi o dzisiejsze kwalifikacje. Za chwilę to dokładnie omówię, natomiast jeszcze, no, zanim do tego przejdę, w naszym studiu nagraniowym jest oczywiście mój szary eminencja, Hyundai i30N Project C. Dziś nie będę mówił o Formule 1, ten temat zostawiam na przyszły tydzień, muszę po prostu szybko tutaj obgadać to, co mam do powiedzenia, wmontować wywiad z Robertem przemieszczać się dalej, po prostu jechać do domu. Mam jakieś 5 godzin podróży do domu i to tak zakładam, że tempo będzie bardzo zdrowe. Więc po prostu chcę na prędce omówić to, co się działo w ten weekend. No po wczorajszej załamce, potem jak w deszczu, tak liczyliśmy na to, że w deszczu będzie lepiej. Okazało się, że no jednak było jeszcze gorzej i naprawdę był to chyba najgorszy występ Roberta. Tak naprawdę te 2-16 miejsca to są dwa jego najgorsze wyniki w DTM i jak czytam jakieś komentarze z typu, że zawsze ostatni, znowu to samo, to trochę mi się scyzorek w kieszeni otwiera, dlatego że nie zawsze ostatni. W poprzednich wyścigach był 2014 i 2013, więc nie zawsze, tylko w tych dwóch wyścigach, a po drugie, no generalnie powiem wam szczerze, że reakcje niektórych osób, ja rozumiem, że są emocje, że są frustracje, natomiast tak, moment, w którym ktoś mi zarzuca, nie wiem, przekłamywanie rzeczywistości, bydło, nie będę tego, w żaden sposób nie będę tego akceptował, znaczy, jeżeli ktoś uważa, że ja zakłamuję rzeczywistość, proszę mnie nie czytać, proszę mnie nie słuchać, nie oglądać, proszę się po prostu wynosić, bo takich rzeczy ja nie będę tego przyjmował po prostu, naprawdę zbyt dużo miałem rzeczy i poświęceń w życiu, w dziennikarstwie, żeby się z takimi zarzutami obnosić, to są moje spostrzeżenia, jestem na miejscu, od lat 18 mam swoje dojścia, to są rzeczy poparte zarówno zdjęciami, jak i opisami, jak i przede wszystkim wypowiedziami, wszystkie bardzo konkretne, a nie wiem, jakieś moje tam opinie czy założenia, więc jeżeli ktoś tego nie jest w stanie przyjąć, niech się grzecznie wynosi. Tak to ujmę, raz, a dwa, generalnie jeszcze w świetle tego, co mówi Roberta, to są dane, rozumiecie, jest telemetria i o Robertu fajnie opowiada, czyli jest telemetria, która mówi, jak na przykład auto reaguje na naciskanie pedału gazu, także wiadomo, że inne samochody z pełnym pedałem gazu na wyjściu z zakrętów jadą. U Roberta wciśnięcie gazu mocniejsze oznacza rzucanie tyłem. Tego typu rzeczy, więc to jest wszystko generalnie zapisane w telemetrii i coś, do czego nie macie wglądu, coś, do czego ja nie mam wglądu, ale pewne rzeczy się dowiaduję, więc w momencie, jeżeli ktoś, prawda, już przekreśla tak fakty i mówi, że Kubica to w wypadku już nigdy nic nie osiągnął, chociaż był mistrzem świata w WRC2, osiągnął w zasadzie najlepsze wyniki Polaka, jakie kiedykolwiek w historii mistrzostw świata kierowców w WRC, tego typu rzeczy, wszedł do Formuły 1 po serii testów, wrócił i już sam fakt, że dostał testy w ogóle w Renault, tegorocznym samochodzie, to był niesamowity sukces, więc jak ktoś takie pieprzenie mi tutaj uskutecznia, że to po wypadku to już nie wrócił do siebie, że to nigdy już nie jeździł dobrze, naprawdę, nie trujcie mi dupy, mówiąc w skrócie, po prostu wynoście się, jest dużo innych miejsc, w których można sobie takie głupoty pieprzyć, natomiast generalnie tutaj trzymamy się faktów. I tyle. Fakt jest taki, że dziś Robert zaliczył pierwsze tak naprawdę dane kwalifikacji i było to bardzo budujące. Powiem szczerze, że po wczorajszym dniu, kiedy była naprawdę totalna załamka, totalna bezsilność, bezradność, ta strata była ogromna, to był ten jeden bodziec pozytywny, który nastawił cały dzień o wiele lepiej i nawet ten wyścig, który znowu odbył się według scenariusza, w zasadzie no nie do końca wczorajszego, bo przynajmniej na starcie było dobrze i Robert jeszcze przez moment był nawet dziewiąty, no to tyle wynik był tak jak wczoraj, to mimo tego, iż to nie zepsuło mojego humoru tak za bardzo, dlatego, że była ta pierwsza oznaka, pierwsze w ten moment kwalifikacje, pierwsze z sześciu, w których Robert był w stawce, znaczy był w stanie nawiązać realnie rywalizację z innymi kierowcami. W tych kwalifikacjach wywalczył 11 pole startowe. Duża, duża ulga. To były powtarzalne, regularne okrążenia. Dwa wyjazdy, dwa przejazdy. Ostatecznie miał za sobą 5 kierowców, czyli naprawdę uważam, że mega, mega fajnie. Co prawda tutaj strata do Frinsa, który zdobył pole position, to było 0,9 sekundy, natomiast czwarty Van der Linde był 0,6 sekundy przed Robertem, więc już wyjmijmy w ogóle poza nawias to, co problemy, jakie Robert ma z samochodem generalnie teraz, konkretne. Nawet gdyby ich nie miał, dla debiutanta w debiutującym zespole 0,6 sekundy straty do fabrycznej ekipy i kierowcy, który ma doświadczenie, to jest niedużo, nie? W sensie to jest coś takiego, czego można by się było generalnie spodziewać. A tak naprawdę część tej straty wynikała z innych czynników, które Robert zaraz puszcza w wiatr, to Robert to omówi.
Robert był w lepszym nastroju niż wczoraj, ale wciąż nie był zadowolony. I no, mówił o tym, że jedzie generalnie szybko w zakrętach, że w zasadzie nawet bardzo szybko jedzie w zakrętach, natomiast regularnie traci na prostych. Mówił, że około 0,3 sekundy minimum stracił tylko i wyłącznie na tym, że po prostu no, pod koniec prostych miał niższą prędkość na przyspieszeniu. Mówił o takich sytuacjach, że ma wyjście około 5 km na godzinę szybciej niż inni kierowcy, po 300 metrach jedzie 5 km wolniej. No i też zastanawiał się nad strategią. Mówił, generalnie był sceptycznie nastawiony do wyścigu. Szczerze mówiąc, to przewidział niemal wszystko, co się wydarzyło w tym wyścigu. Czyli po pierwsze mówił, że na pewno straci na pit-stopie minimum 2,5 sekundy. Stracił 2,5 sekundy. I potem mówił generalnie, że będzie miał gorsze tempo. Mówił, że strategicznie się nie da z tego za bardzo nic ugrać. Nawet nikogo nie podetnie, gdyby nawet mógł i chciał, dlatego że straci podczas zmiany opon. No, ale generalnie, mimo tego, że był zadowolony wyraźnie po kwalifikacjach, bo udało się złożyć te okrążenia i pomimo problemów z samochodem, udało się zwyciężyć dzięki oponom, de facto, dzięki nowym oponom, bo nowe opony, to już Wam mówiłem 100 razy i pisałem od lat, że nowe opony przykrywają problemy z samochodem, dopóki są nowe. Jak się zużyje ta pierwsza ich przyczepność inicjalna, potem już jest, no, nie da się tego przezwyciężyć. No to mimo tego no, wiedział, że w wyścigu będzie gorzej, natomiast chyba, nie wiem, czy wiedział, że będzie aż tak źle. Dlaczego? Dlatego, że no, start naprawdę dobry, bardzo fajna walka, wejście do pierwszego zakrętu. W pewnym momencie walka ze Scherrerem i Robert był już połową samochodu z przodu, ale potem i tak, no, po pierwsze okrążenie, że było widać, że była stawka, odstęp Robert i na jego plecach siedziała cała reszta stawki, czyli 6 kierowców, bo był 10. No to było wiadomo, że to się odbędzie szybko, tak, że lada chwila, to mamy tu push to pass, mamy tu DRS, no plus całą serię samochodów, które były szybsze po prostu na prostych od tego BMW, więc ostatecznie bodaj na 13 okrążeniu Robert był już ostatni i wiadomo było, że nic z tego nie wyjdzie i potem ostatecznie, no, stawka była bardzo zbita w tym wyścigu i było w pierwszych 15 kierowców zmieściło się w 15,3 sekundy, przy czym ostatni był Scherrer z tej grupy, a potem 12,6 sekundy, czyli prawie drugie tyle tracił do pozostałych kierowców Robert. Jeżeli ktoś ma taką genialne spostrzeżenie, po pierwsze uważa się za znawcę sportów motorowych, a po drugie uważa, że to jest normalne, szczególnie kiedy kierowca w kwalifikacjach ewidentnie łapie się w stawce regularnie, to były pierwsze kwalifikacje, w których no prawidłnie wszyscy jechali, nie było żadnych tam, nie wiem, szczęścia, nikt nic szczególnie nie spieprzył, po prostu to było generalnie z czystego tempa normalnej kwalifikacji. Jeżeli ktoś uważa, że w kwalifikacjach kierowca nie jest w stanie takie tempo osiągnąć, a potem w wyścigu nagle zapomina, jak osiągnąć tempo reszty kierowców, to uważam, że powinien się zająć jakimiś innymi wyścigami generalnie, natomiast nie wyścigami samochodowymi. Dobra, ale co mamy tutaj klepał po próżnicy? Sam Robert opowiada o tym, co się działo w tym wyścigu i o tym, jakie są jego dalsze plany, tak więc po prostu zapraszam Was do wysłuchania tego wywiadu i do obejrzenia kolejnego slideshowu. Masz ze sobą dwa najgorsze wyniki w wyścigach w tym roku, a mimo tego nasze wrażenie, że tutaj zrobiliście największy postęp. Nie wiem, czy to wrażenie tylko, ale... No, wrażenie. Ogólnie jakby... Postęp, no jakiś jest postęp, ale tak naprawdę postęp jest w tym, że chyba teraz już jest jasne, gdzie tkwi jakby nie przyczyny, ale jakby strefa, w której coś nie działa. Przyczyny nie znamy i tak naprawdę odczucia są od byłego weekendu takie same. Zresztą tak samo ustawienia auta jakby w porównaniu do innych samochodów BMW są zupełnie inne w niektórych zakresach i to jest trochę dziwne, ponieważ jeśli ustawimy auto tak, a inne BMW jeżdżą, to w ogóle się to tak jakby nie trzyma kupy. A jak jakby ustawić tamte auta z moimi ustawieniami, to chłopaki by nie mogły ujechać. Także jest coś, co jakby wskazuje, że coś jest, gdzieś jest jakiś popełniany błąd lub po prostu coś nie działa tak, jak powinno. Utrudnieniem jest to też, że tak naprawdę dane, które są dosyć ograniczone. To jest jakby nie wiem jak to nazwać, jedna strefa. Druga strefa to jest ogólnie jak przyspiesza auto. Można powiedzieć, że 90% straty lub nawet cała strata, którą poniosłem na przykład w kwalifikacjach,
poniosłem ją na odcinkach prostych i to nie z powodu, że otwieram gaz za późno czy coś, tylko po prostu jakby brakuje nam przyspieszenia, bo po zakrętach tak naprawdę, mimo to, że tak jak mówię, musimy jakby jechać, jakby ustawić auto zupełnie w innym oknie, żeby to w miarę działało, chociaż i tak później w wyścigu się jakby nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, ponieważ nie mając przyczepności na jednym kółku na nowych oponach w miarę to może zadziałać, ponieważ opony mają większą przyczepność, później opony się zużywają i auto się znacznie bardziej ślizga. Zresztą to widać też jakby z toru, nie tylko z moich odczuć. No i trudno nazwać progresem jakby ten weekend. Progres taki, że jakby pozatorowy, i mam nadzieję, że teraz już nie ma żadnych wątpliwości, że coś jest gdzieś nie tak. Dlatego według mnie są dwie duże strefy, które znacznie wpływają na osiągi. I tak naprawdę poza tym i okrążenie piątkowe w drugim treningu i w kwalifikacjach nie były złe na to, co dysponuję. I w piątek, i dzisiaj myślę, że nie wiem, jaka strata była do najlepszego BMW, ale większość albo nawet cała ta strata jakby przyjąłem na odcinkach prostych, niekoniecznie jeżdżąc z większym dociskiem czy też z większym nachyleniem skrzydła, wręcz przeciwnie, w piątek jechałem z mniejszym. Także z jednej strony to jest w cudzysłowie pocieszające, ponieważ ta strata nie jest, to nie jest tak, że to wynika tylko i wyłącznie z zakrętów, a wręcz przeciwnie, gdybyśmy wzięli tylko zakręty, to by obraz był dużo lepszy i nawet z pewnymi niewiadomymi pod względem podwozia i to, co się dzieje na torze z autem, to tak jak mówię, gdyby odciąć odcinki proste, byłoby dużo lepiej. Jesteście w stanie to wynaprawić, czy to jest coś szerszego? Najpierw trzeba znaleźć przyczynę. Trochę jest to bardziej skomplikowane niż w normalnych seriach, ponieważ tutaj na przykład w DTN nie mamy nawet czujnika wysokości auta na prostych. Także to jest wszystko jakby kalkulacja. Wiadomo, że kalkulując nie jesteś w 100% pewny, czy to później się dzieje na torze. Wiemy, że jakby ustawiając auto tak jak inne BMW, nie, na torze nie jesteśmy w tym samym oknie, jeśli chodzi o pewne parametry, a te parametry mają znaczny wpływ na zachowanie auta, na przyczepność auta i automatycznie później też na czasy okrążeń i zużycie opon. Zresztą potwierdza to też, że mokre warunki, gdzie jak nie masz przyczepności na suchym, to na mokrym nie może być lepiej. I myślę, że wczoraj było bardzo ciężko. No właśnie, wczoraj ten wyścig, tak, no były jakieś nadzieje, że na mokrym będzie lepiej, natomiast okazało się, że w zasadzie problemy się nawarstwiły. Z czego to wynikało w tym konkretnym przypadku? Jak nie masz przyczepności na suchym, to nie masz przyczepności na mokrym. Albo jeszcze mniej, także szczególnie wczoraj były trudne warunki, jeśli chodzi o opony suche na wysychającym torze, gdzie tym bardziej sytuacja się pogorszyła. Ale tak jak mówię, są jakby dwa oblicza
naszych problemów i jestem pewny, że tak naprawdę jeśli pocieszające jest to, że jeśli wyjdziemy z tego, jeśli uda się to naprawić lub poprawić, to nie myślę, że odstajemy bardzo, ale dopóki nie będzie to poprawione, to obraz będzie no taki jak jest. Dziś kwalifikacje wyglądały moim zdaniem najlepiej, patrząc na live timing od mojej strony. W tym względzie, że po raz pierwszy byłeś tak realnie w stawce, cały czas się kręciłeś wokół 10-11 pozycji, no bo przejazdach, no bo kometach opon. Czy czujesz, że tam był faktycznie jakiś krok do przodu? Nie, ponieważ piątek był już jakiś krok do przodu, ale tak jak mówię, jeśli tracisz dużą część na prostych, to jedyna rzecz pocieszająca jest taka, że wiesz, że większość lub cała strata, którą przyjąłeś, a nadal ona była duża, była na odcinkach prostych, a tam akurat kierowca ma mało do powiedzenia. Na starcie bardzo ci się dobrze udało. Walka w pierwszym zakręcie, wszedłeś na 10 pozycję. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Start był w miarę. Ogólnie nie było łatwo, ale po raz kolejny tak samo. Już na pierwszym okrążeniu praktycznie byłem w pewnym momencie 9, ale nawet wychodząc dużo lepiej z jednego zakrętu przed Scherrerem, którego był po zewnętrznej i tak naprawdę prawie wypadł z zakrętu, wyszedłem dużo lepiej z zakrętu, byłem przed nim pół auta, w połowie prostej on już był przede mną. Ciężko się jeździ, kiedy tracisz naprawdę dobrych kilka dziesiątych lub nawet więcej na każdym prostej. Tym bardziej, że by się z nimi utrzymać, musisz więcej atakować, a ze ślizgającym się autem, jak więcej atakujesz, to później opony się kończą szybciej i tak naprawdę to są konsekwencje tego, jak duży jest potencjał i niestety na dzień dzisiejszy musimy rozwiązać te pewne zagadki, a później będziemy myśleć, ponieważ tak jak mówię, inaczej się nie da. To nie jest tak, że jesteś w stanie pojechać 0,6 szybciej od całej reszty po zakrętach, żeby może być z przodu. A tak bym musiał zrobić, żeby może być, może. Wtedy może by mi się udało być z przodu. Chociaż tak jak mówię, ja staram się robić wszystko. W piątek według mnie zrobiliśmy dwa dobre przejazdy, ale też, tak jak mówię, strata była mniejsza niż powinna być. O. Miałeś też szkodzoną podłogę, czy to nie wiem, na ile dopływało na... Nie wiem, nie jestem w stanie ocenić, tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego ocenić, ponieważ, tak jak mówię, nie ma w ZTM nie ma czujników, także masz jakby bardzo mały zakres danych i takie są one bardzo podstawowe. Kolejny wyścig na Assen. Znasz ten tor? Nie. Wiem, że skręca w prawo i wiem, że ostatni zakręt to jest szykana, ponieważ oglądałem MotoGP dobrych kilka lat temu. Cieszysz się, że poznasz nowy tor, czy raczej patrzysz na wyzwania? Myślę, że fajnie. Zawsze jest ciekawie pojechać na nowy tor. Z tego co pamiętam, to jest taki dosyć szybki i są takie długie zakręty, które się bardzo często zacieśniają. Mam nadzieję, że jakby te dwie sprawy zostaną rozwiązane, bo to wtedy zacznie się dużo przyjemniej i zacznie się walka, a nie walka o przetrwanie. Między teraz Lausitz a Assen jest Formuła 1 w Belgii. Na SPA będziesz na SPA? Tak, będę na SPA i tak, będę. I mam jeszcze parę innych obowiązków. Rozumiem. Takie jak symulatory tu i tam. Rozumiem. Czyli tu i tam, czyli F1 i DTM. Grazie mille i trzymaj drogi. Tyle od Roberta. Myślę, że wyczerpał temat. No, Robert generalnie
w naprawdę dobrym nastroju ostatnio, znaczy nie w dobrym nastroju generalnie, ale biorąc pod uwagę na to, co się działo, to no, naprawdę muszę powiedzieć, że trzyma się bardzo dzielnie i o ile te chwile wyjścia z samochodu, to po ciężkich sesjach, szczególnie wczoraj, no to naprawdę są takie ciężkie gatunkowo i widać, ta atmosfera wisi w powietrzu, o tyle no bardzo szybko jednak Robert staje na nogi i ostatecznie to, co ma, to świadomość tego, że robi to, co może, tak, i tak jak może, i że no, idą do przodu o tyle, że coś im się udało ustalić i generalnie w jakim kierunku iść samochodem. To, co powiedział w wywiadzie, po pierwsze przyspieszenie, tak, na prostych lepsze wyjścia z zakrętów, ale mimo tego pod koniec prostych niższe prędkości, a po drugie generalny jakiś problem z przyczepnością. Mam nadzieję, że uda się to rozwikłać do Assen. Natomiast teraz porozmawiamy trochę o Janie Kisielu, który zrobił nam tutaj naprawdę mega niespodziankę w sobotnim wyścigu. Omawiałem go we wczorajszym DAS vlogu. Start z ósmego pola, od razu trzy pozycje nadrobione na starcie, potem na dystansie wyprzedzony jeszcze jeden rywal i na koniec rzutem na taśmę w przedostatnim zakręcie jeszcze jeden kierowca. Co prawda była tam kolizja nieduża, było tam zgięte koło i uszkodzony splitter, co jest dużym problemem akurat w DTM Trophy, bo to jest najdroższy taki pojedynczy element samochodu, który można uszkodzić, a akurat splitter to jest pierwsza rzecz do uszkodzenia w takich samochodach. Tak to sobie sprytnie chłopaki wymyślili, żeby ten element, który nawet uszkodzić, był dość drogi. Natomiast generalnie bardzo dobry wyścig, pierwsze podium, no i potem, a właśnie, co powiedział wcześniej Janek, mówi tak, że kierowca myśli tak, że trzecie miejsce to jeszcze nie jest to wymarzone, ale podium to już blisko pierwszego. Tak więc z tej radości był jeszcze ten element, powiedzmy ta łyżenika czy kropelka dziegciu. Natomiast dziś start z pole position, co prawda Janek uzyskał drugi czas, 51 tysięcznych za Jose Maria Lopezem. Jose Maria Lopez to jest generalnie historia wyścigów turystycznych, to jest na przykład były rywal Roberta Kubicy z formuły Renault 2000, kiedy Robert zajął drugie miejsce w mistrzostwach Włoch, Lopez zdobył mistrzostwo Włoch wtedy. I na przykład ich historie się przewijały w ten sposób, że jak Robert jeździł w DTM i jeździł dla Citroena i Citroen bardzo nalegał, żeby Robert pomagał mi w programie szykowania do WTCC z tym ich, to było Elize, prawda? Więc tam nawet gościa zaciągnęli na testy na mozie, jeśli dobrze pamiętam, Robert jeździł, to Robert był tą osobą, która podpowiedziała, żeby zatrudnili Lopeza, żeby wzięli Lopeza do samochodu. Wydaje mi się, że Sebastian Loeb nie był z tego powodu zbyt szczęśliwy, jak później czas pokazał, dlatego że Jose Maria Lopez wyjeździł 3 mistrzostwa świata WTCC w tych samochodach i tu teraz był 51 tysięcznych sekundy przed Jankiem Kisielem tylko. Tak, jest taki rzeczywiście w samochodzie, który to jest nowe auto, to jest Toyota Supra. No i dla niego to jest taki start bardziej, powiedzmy, mi się wydaje, traktowany na VIP-owsko, no ale ciągle to jest trzykrotny mistrz świata, świetny kierowca z ogromnym doświadczeniem, więc absolutnie fenomenalny wynik Janka, a potem jak się jeszcze okazało, bo ja widziałem, że Janek przewalił mega pierwszy sektor, naprawdę atomowy, i potem drugi, trzeci, no w drugim nie było poprawy, w trzecim nie było poprawy, co się okazało, że, no bo Jose Maria Lopez to jest taki szczwany lis, naprawdę z jednego pieca chleb jadł i jeszcze w tych czasach, kiedy startował z Robertem w Formule Renault 2000, to jest ten moment, kiedy ja zacząłem obserwować karierę Roberta 18 lat temu, no to było wiadomo, że to jest facet, który ma różnego rodzaju takie swoje zagrywki i że no jest kierowcą bardzo dobrym, ale też powiedzmy, nazwijmy to bardzo, bardzo sprytnym. No i tutaj Janek stwierdził, że Lopez go spowolnił, że tam machał kierownicą, niby że coś miał jakiś problem, ale tak naprawdę ewidentnie zablokował go. Sędziowie to uznali, dlatego Janek ruszał z pole position. Udało mu się obronić prowadzenie, natomiast no niestety widać było, że nie kierowcy byli szybsi w czołówce, więc no z dość dużą łatwością Janko objechali, niemal tak łatwo jak inni rywale objeżdżali Roberta w tym wyścigu, no w dość podobnym stylu. Natomiast już na tym trzecim miejscu Janek się utrzymał, to była jazda w defensywie, cały czas obrona pozycji. Jak gadaliśmy o tym wyścigu, no to Janek mówił, że opony, tak, po prostu udupiło go to, że jechał na używkach, natomiast kierowcy, którzy startowali obok, w zasadzie mieli lepsze opony i to był ten główny problem. To jest cały czas dzielna walka, dzielna obrona pozycji aż do mety, 1,3 sekundy nad rywalem z tyłu, tak więc mamy dwa podium w dwóch wyścigach w DTM Trophy, to jest drugi start Janka w tej kategorii, w zasadzie trzeci, czwarty, no bo poprzednie dwa były na Spa, gdzie też poszły bardzo dobrze kwalifikacje, potem w wyścigach fajna walka, natomiast no, na podium się nie udało, teraz udało się zyskać podium, no i Janek, tak jak rozmawiamy, nie kryje ambicji mistrzowskich, bo pytam go, to mówi tak, że jakie masz ambicje, a Janek mówi, naturalnie mistrzowskie. To był trzeci wyścig w tym sezonie z 12. Ja jestem trzeci w klasyfikacji generalnej. Po awansie z 5 miejsca po wyścigu na Spa. Zobaczymy, co przyniesie życie. Natomiast musimy pamiętać, że to jest puchar. Trzeba zawsze być na mecie i zbierać punkty. Nie ma tu miejsca na tak zwany wyjazd do żwirowni. Najważniejsze są punkty i dojazd do końca we w miarę nieuszkodzonym samochodzie. Tak więc no tutaj
No wiecie, w takich kategoriach to no, po pierwsze to jest pucharówka, po drugie to są inne samochody, to są GT4, czyli no, no, o wiele wolniejsze od DTM-ów, to trzeba powiedzieć, to na dystansie okrążenia różnica to jest 18 sekund, to jest 4,5 km toru, więc to jest absolutna przepaść. Natomiast cały czas fajne wyścigi, bardzo, bardzo mocna stawka. Tutaj do mety dojechało teraz 19 samochodów, a generalnie 20 brał udział, więc silna stawka. Natomiast jest to też rzeczywistość to takiej kategorii, w której no trzeba na to uważać, tak, dowozić do mety, to są kwestie budżetowe i no i po prostu takie życie, więc nie można tak tutaj kłaść wszystkiego na jedną szalę, nie można ryzykować jak w tak zwanych rajdach Formuły Pierwszej od razu i walić w ciemno, trzeba pewne rzeczy wyważyć, no i tutaj trzymamy kciuki za to, żeby Janek swój cel osiągnął, no najfajniej by było, gdyby było mistrzostwo, natomiast myślę, że no, przewijanie się na podium, zwycięstwo, to są takie fajne cele, no super było oglądać Polaka, który stał w tej pole position tutaj na torze dla Racing, więc za to po prostu będziemy trzymać kciuki. Dobra, moi mini, na dziś kończę nasze spotkanie. Oczywiście będziemy cały czas się jeszcze widywać, jak przeżyję tę podróż, ale myślę, że przeżyję, nie? Będę jechał jak zwykle ostrożnie. We wtorek mamy z Michałem Polem, oczywiście zapraszam serdecznie, Pole Position na kanale sportowym. W środę podcast z Aldoną i z Jaśkiem. No i o czwartku lecimy znowu, już lecimy Formuła 1, czyli będzie SPA przed Grand Prix Belgii, a potem no, po każdym dniu planuję się z nami chociaż na parę momencików spotkać tradycyjnie, więc nie zostawiajcie mnie. Będzie jeszcze dużo się działo, będziemy jeszcze mieć dużo do obgadania. A póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Wam bardzo za ten ciężki weekend, dziękuję szczególnie tym osobom, które potrafią zachować jakiś rodzaj elementarnej kultury w dyskusjach. Tym osobom, które nie potrafią, jeszcze raz proszę, żeby się już pożegnały, bo no, no szczerze mi nie zależy na byle kim, tak? Mi zależy jednak na jakiejś klasie, tak? Na jakimś rodzaju rozmowy. Ja rozumiem te wszystkie osoby, które wątpią, te wszystkie osoby, które są rozczarowane i może o tym naprawdę dyskutować, nawet ostro. Natomiast jakieś wyrzuty w stylu, że ja kłamię. Musiałem zrobić cięcie, dlatego że, no wiecie, ze mnie taki nerwowy dość chłopi. Posłałem niepotrzebnie wiązankę pewnym osobom, bo jeszcze raz, naprawdę trzeba uważać na słowa, tak? Jeżeli no szczerze, dla mnie jako dziennikarza, jeżeli ktoś mi zarzuca kłamstwo, to jest po prostu obraźliwe bardzo i reaguję na to dość spontanicznie, tak więc teraz już w zupełnym pokoju żegnam się z Wami przeserdecznie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia.